Przepraszam, jeszcze takie pytanie o pana Gowina, bo ostatnio była rozpętana taka akcja, że jest duży konflikt, szczególnie z panem Terleckim. Były duże protesty wobec tego, że pan Gowin reformę Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego stosuje, przygotowuje. I teraz nagle okazało się, że on strzelił sobie takiego gola do własnej bramki, twierdząc, że mu nie wystarczyło i dlaczego w ogóle odszedł od PO, bo chciał zagłodzić Tusk. Czy jak pan myśli, czy mu kazano palnąć taką gafę, żeby na niego mieć coś i go zrobić, czy po prostu jest jednak na tyle nieostrożny, że sam się... Ja myślę, że to było szczere. Ja myślę, że to było szczere. Ja mu chętnie wierzę, wie pan, że... Jego podwrót do PO z kolei. Gdzie to dla nich taka szczerość naturalna? No to jakby go teraz Jarosław Kaczyński zaczął morzyć głodem, to jest zapowiedź, tak, jak mi nie dasz więcej, to pójdę do twoich nieprzyjaciół, prawda? Tak to zrozumiałem. No za mało mi dajesz. Jak chcesz mnie kupić, to zapłać mi więcej. No tak to zrozumiałem. No po co miałby to mówić? Trochę, wie pan, tak, żeby się żalić, wypłakiwać tam przed tym. Nie, to na tym szczeblu to tak się nie robi. Każda deklaracja ma jakiś sens ukryty. Także wydaje mi się, że to takie znaczenie to miało. Tyle ci tu robię dobrego, a ty mi tak mało płacisz. No trochę musisz tego węża w kieszeni poskromić i tu proszę bardzo, bo mam tu płatności, długi, muszę spłacać i tak dalej. Wracając jeszcze do ubezpieczeń. Proszę państwa, przecież może tak, żebyśmy lepiej zrozumieli, ubezpieczenia społeczne są traktowane jako dobrodziejstwo przez bardzo wielu ludzi w Polsce. No tam jak muszą płacić składki do ZUS-u, to tam sarkają, złoszczą się i tak dalej, ale generalnie traktowane to jest jako dobrodziejstwo. Rozbierzmy to sobie z uwagą, jak to Wojski zalecał w panu Tadeuszu, na czynniki pierwsze. Co to jest ubezpieczenie? No to jest rodzaj hazardu. Jak na przykład ubezpieczam się od następstw nieszczęśliwych wypadków, to co robię tak naprawdę? Zakładam się z ubezpieczalnią, że złamię sobie rękę albo nogę, a ubezpieczalnia ze mną, że ja sobie nic nie złamię. Jak sobie złamałem rękę, no to wygrałem. A jak nie, to wygrała ubezpieczalnia, bo wzięła ode mnie pieniądze, nic mi nie dała. Więc no, jest okej, w porządku. Ludzie się zakładają tam na różne rzeczy. W związku z tym nie ma w tym nic nagannego, chyba że takie hazardowanie się jest przymusowe. Chyba że jest przymusowe. No i z tego punktu widzenia spójrzmy na ubezpieczenia społeczne. Na czym polega tutaj zakład? My się zakładamy z ZUS-em, że będziemy żyli długo, a ZUS się z nami zakłada, że będziemy żyli krótko. No to jak żyjemy długo, to wydaje nam się, żeśmy wygrali, to wcale nie jest takie oczywiste, ale jak żyjemy krótko, to ZUS wygrał. No bo nie wypłaci nam nic, całe życie od nas będzie brał, a potem nic nam nie da. No to wygrał. Zwracam uwagę, że ZUS jest agendą państwową. I jest zainteresowany tym, żebyśmy żyli jak najkrócej. A państwo ma bardzo dużo możliwości, żeby ten cel osiągnąć. Wcale nie musi nas o tym informować. Nawet jeszcze lepiej, jak nas nie będzie o tym informowało. Tak jak Wojciech Młynarski śpiewał, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Prawda? Nie musi. No i... Znowu, nie ma w tym nic złego, bo dlaczego się nie zakładać na długość życia? Można. Natomiast, no, chyba że ktoś nie chce, ale musi, no to jest już złe. A dlaczego to jest przymusowe? No wyobraźmy sobie, że ja jestem ZUS-em, a pani jest klientem. Więc ja idę do pani, pistolet repetuję, przykładam pani do grudu, przymus jest, więc pistolet tutaj musi być. No i pytam, proszę pani, powzięliśmy
informację, że pani uzyskuje dochody. Proszę od dzisiaj połowę dochodu dla nas tutaj tego. No, pani widzi ten pistolet, tu nie ma żartów, prawda? Ale jest pani odważną kobietą i powiada pani tak, no pani Michalkiewicz, jak już taki rozkaz, to trudno, ale dopraszam się łaski, proszę mi powiedzieć, co ja z tego będę miała. No, jest pani odważną kobietą. Mimo tego pistoletu pani się zdobywa na taką tą. I ja, ujęty pani odwagą, mówię pani prawdę. Kiedyś coś pani damy. No tak, kiedyś, dlatego że Sejm może zmienić wiek emerytalny. No zrobił to. Więc kiedyś, no skąd ja mogę wiedzieć, co będzie za 30 lat? Nie wiem. Więc jedyna odpowiedź uczciwa to jest kiedyś. No i coś. Dlatego, że Sejm może zmienić sposób naliczania emerytur, więc coś. Gdyby to była umowa, no to przecież żaden przytomny człowiek by takiej umowy nie podpisał. Dlatego to jest przymusowe. Dlatego to jest przymusowe, no i tyle. Więc ja uważam, że jest, sama zasada przymusu jest zła i należałoby zlikwidować przymus ubezpieczeń. I to, że tak powiem, trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić, dlatego że ten system staje się coraz mniej wydolny. Właściwie były przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS, profesor Robert Gwiazdowski, już wiele lat temu powiedział, że ZUS jest bankrutem. Że ZUS jest bankrutem. I tylko to bankructwo jest sztucznie rozciągane w czasie, między innymi przy pomocy takich wynalazków. Ale ono jest faktem. Jak o tym mówię, to szkoda mi, że nam się nie udało w 90 roku i w 91 roku przekonać opinii publicznej do pewnego pomysłu. Bo wtedy się rozpoczynała prywatyzacja tak zwana. I myśmy proponowali, to znaczy Unia Polityki Realnej, proponowała, żeby w ramach prywatyzacji majątku państwowego utworzyć fundusz emerytalny z 30% akcji państwowych przedsiębiorstw. No i nic z tego nie wyszło, bo nie udało nam się przekonać opinii publicznej do tego pomysłu. Wtedy było jeszcze z czego stworzyć ten fundusz emerytalny. Dzisiaj już nie ma. Dzisiaj już nie ma z czego. A problem pozostał. Problem pozostał w związku z tym, jak nie możemy, że tak powiem, od przodu go zaatakować, to spróbujmy go zaatakować od tyłu. Od razu powiem, że to, co ta propozycja, którą za chwilę przedstawię, jest zła. Jest zła. Ale ona ma tę zaletę, jedyną zresztą, że inne są jeszcze gorsze. Bo dobrego rozwiązania już nie ma. Sprawy zaszły tak daleko, że dobrego rozwiązania już nie ma. Są rozwiązania tylko złe i jeszcze gorsze. I to, co ja przedstawię za chwilę, to jest złe. Dlaczego? Ano, pomysł polega na tym, żebyśmy znieśli przymus ubezpieczeń społecznych. One nadal byłyby możliwe, ale już na zasadzie dobrowolności. Nie, ciekawe, ilu by się frajerów znalazło, żeby to zrobić, ale to jak już ktoś, to już na własną odpowiedzialność, niech się tam bawi jak chce. Jego pieniądze, jego sprawa. Natomiast, żeby znieść przymus, na czym to polega? Powiedzmy, od roku 2020 zlikwidujemy obowiązek wpłacania składki na ubezpieczenia społeczne. Ale państwo zaciągnęło zobowiązania przecież wcześniej. No i te zobowiązania trzeba wykonać, bo nie można tych ludzi okraść, że on wziął pieniądze przecież od nich, nie można ich okraść. Co w związku z tym? Skąd wziąć te pieniądze? Ano, nie ma innej rady, jak ustanowić podatek celowy na emerytury i renty.
podatek celowy, to znaczy, że ani złotówka z tego podatku nie może iść na wojsko, na drogi, na nic, tylko na to. No i w pierwszych latach ten podatek na emerytury i renty byłby w wysokości składki, a może nawet w niektórych latach mógłby być większy skokowo, ale generalnie miałby tendencję malejącą, bo to sama biologia ten rytm narzuca. Na czym polega wada tego rozwiązania? Ano na tym, że dwa pokolenia, pokolenie to jest 25 lat, dwa pokolenia obywateli zostałyby bez swojej winy obciążone świadczeniem nieekwiwalentnym. Nic by za to nie dostali. Musieliby płacić, zwłaszcza pierwsze pokolenie, bo drugie to już tam w niewielkim stopniu. Ale pierwsze tak. No to jest ta wada. Przez 40 lat by tam trzeba było, już ten podatek był malejący i po 40 latach jako zupełnie tam nieistotny można by go zlikwidować, ostatni gasi światło, koniec. Ale 40 lat mogłoby to trwać. Więc dwa pokolenia, zwłaszcza pierwsze byłoby obciążone dosyć dotkliwie. Ale no to jest złe, to jest złe. Ale zastanówmy się, jaka jest alternatywa, że nic nie zrobimy. Albo zastosujemy jakieś jeszcze gorsze. Ale powiedzmy, że nic nie zrobimy, bo nie wiem, jakie jeszcze gorsze może być. No, wszystkie mogą być gorsze. Powiedzmy, że nie zrobimy nic. To nie dwa pokolenia, tylko wszystkie następne będą obciążone świadczeniem rosnącym. Bo jak to wygląda statystycznie? Otóż w latach 60. na jednego beneficjenta systemu przypadało 7 wpłacających do systemu. Dzisiaj już jest niecałych 2. I te proporcje się cały czas pogarszają, między innymi z powodu kryzysu demograficznego i emigracji młodych ludzi. Prawie 3 miliony młodych ludzi, czy nie prawie, wyjechało, bo to przecież nie emeryci wyjeżdżają, tylko młodzi ludzie. I te proporcje się pogarszają. To będzie coraz gorzej. To będzie coraz gorzej. W związku z tym, no, w pewnym momencie wysokość składki emerytalnej osiągnie taki poziom, żeby zapewnić funkcjonowanie systemu, że młodzi ludzie się po prostu zbuntują. Powiedzą, do diabła z tymi starcami, wampirami. Nie będziemy się dla nich poświęcać i w katolickim społeczeństwie może uzyskać masowe poparcie, legalizacja eutanazji. Tak, to jest. Jest taki amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla z 92 roku, Gary Stanley Becker. On dostał Nagrodę Nobla za udokumentowanie spostrzeżenia, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jak nie zdają sobie z tego sprawy. I za to dostał Nagrodę Nobla. Napisał taką książkę Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. No nawet ma tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej, ale Nobel no to już ten. I on tam to dokumentuje między innymi na podstawie skutków ubezpieczeń społecznych w zakresie demografii. Bo on powiedział tak, rodzina pełni wiele funkcji, ale również ekonomiczną. W rodzinie gromadzony jest majątek z pokolenia na pokolenie, w normalnych sytuacjach, i w rodzinie rodzą się dzieci, które traktowane są w normalnych sytuacjach jako inwestycja. Jako inwestycja. Dzieci są z punktu widzenia ekonomicznego inwestycją, bo sytuacja ludzi starych zależy po pierwsze od tego, czy mieli dzieci, po drugie od tego, co te dzieci umieją, jakie umiejętności przydatne społecznie mają, no i po trzecie, jak zostały wychowane, czy w duchu odpowiedzialności, czy nie. W związku z tym w normalnych sytuacjach to ludzie na ogół dbają o to wszystko,
o to, żeby mieć dzieci, żeby je tam nauczyć jakieś umiejętności, rzemiosła czy jakieś tam tego, no i żeby je wychować w duchu odpowiedzialności, bo jak nie, to będą płakać krwawymi łzami, jak zaniedbają to, czy tamto, czy owamto. I ubezpieczenia społeczne rozerwały ten związek, bo byt ludzi starych przestał, tak na pierwszy rzut oka, przestał zależeć od tego, czy mieli dzieci, tylko od tego, jaką składkę płacili. No to im większe wydatki na dzieci, tym mniejsza możliwość składki. A ponieważ, no więc jak tenże Gary Stanley Becker powiada, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, jak nie opłaca się mieć dzieci, no to starają się tam tak kombinować, żeby nie mieć. I państwo, które jest zainteresowane, jak już stworzy ten mechanizm ubezpieczeń społecznych, to jest zainteresowane tym, żeby jak najwięcej forsy do systemu wpływało, a nie tam gdzieś na jakieś dzieci. Po co dzieci komu potrzebne, jak psu piąta noga, prawda? Tu system musi działać. No to chętnie państwo wychodzi naprzeciw tej niechęci do posiadania dzieci. Nie chcecie mieć dzieci? No to dobrze, to tu środki antykoncepcyjne będziecie za darmo dostawać, skrobanki i tak dalej, aby tylko płaccie, tu wpłacajcie nam. No dobrze, tyle tylko, że mijają dwa pokolenia, czyli 45-50 lat i dzieci jest coraz mniej. I nagle się pojawia odsetek starych ludzi w populacji, z którymi właśnie nie wiadomo, co zrobić. Nie wiadomo, po co oni w ogóle są. Tym bardziej, że co się okazuje, na co zwrócił uwagę nawet nie ten Becker, tylko taki francuski profesor chorób płucnych, Lucian Israel, że no tak, to on jest takim ateistą, ale jednocześnie przeciwnikiem eutanazji. I on zwrócił uwagę na podstawie badań, jakie przeprowadzał, że propaganda eutanazji nasila się w krajach, gdzie system ubezpieczeń społecznych zbliża się do bankructwa. Dlaczego? On to na podstawie własnych badań stwierdził, że koszty leczenia i utrzymania człowieka starego i chorego w ostatnich 6 miesiącach jego życia są dla ubezpieczalni równe wydatkom, jakie ta ubezpieczalnia ponosi na tego człowieka przez cały wcześniejszy okres jego życia. Bo on przedtem jest zdrowy, tamtego nic tam właściwie się na niego nie wydaje i nagle zaczyna chorować ostatnie 6 miesięcy, no to jest katastrofa finansowa dla ubezpieczalni. I ubezpieczalnie już tak boli, że nie może tego bólu znieść. I to no, jakoś ten okres skrócić trzeba by, a najlepiej całkiem go wyeliminować. No to co? No do chloru starego dziada, prawda? I tyle. No to krótka jest rozmowa, wniosek jest oczywisty. I to jest to niebezpieczeństwo, które się rysuje. Że młodzi ludzie się zbuntują i powiedzą, do diabła, co tu będziemy, a niech tam, jak oni się o nas nie martwili, to niech teraz się sami o siebie martwią, niech giną, niech tam robią co chcą, najlepiej to właśnie do chloru i tam przerobić na konserwy dla psów i cześć. I z taką alternatywą możemy się spotkać. Także musimy coś z tym zrobić, jak nie chcemy, że tak powiem, oglądać na własne oczy takich sytuacji. To tyle, jeśli chodzi o ubezpieczenia. Przepraszam, że się tak rozgadałem, ale to jest ważna rzecz, więc żebyśmy tu mieli jasność, co się dzieje i jak rządy z nami pogrywają, bo rządy przy pomocy takich wynalazków sztucznie rozciągają w czasie to bankructwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.